Witajcie w 13. jakże szczęśliwym wydaniu Świt News. Zaczynamy. Za nami pierwszy miesiąc edukacji, powrót po wakacjach do szkół. Posłuchajmy, co zmieniło się w tym zakresie w naszej dzielnicy. Łączymy się z burmistrzem Kunowskim. W edukacji rozpoczęliśmy 1 września normalny rok szkolny. Przedszkola i szkoły pracują pomimo obostrzeń covidowskich. Edukacja to także nowa placówka oświatowa na polu Pegeerowskim, szkoła podstawowa nr 398, która przyjęła niemalże 400 uczniów. A już wkrótce, pod koniec października, przenosimy zespół szkół zawodowych, szkołę branżową z Targówka Fabrycznego na ulicę Wysockiego do nowego, pięknego budynku. Pamiętajcie, że już w sobotę widzimy się na pierwszym wykładzie Brudnowskiego Uniwersytetu. Dzieci opowiadać będziemy o wirusach i bakteriach. Już w najbliższą sobotę zapraszamy Was na wykład inauguracyjny Brudnowskiego Uniwersytetu Dzieci. O wirusach i bakteriach, czyli temacie jak najbardziej na czasie, opowie Wam dr Agnieszka Podlaska. Uwaga, w tym roku mamy połowę miejsc na sali widowiskowej. Nie czekajcie z zapisem, żebyście się nie spóźnili. Zapraszamy, sobota 26 września, godzina 11. Szczegóły na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Zapraszamy. Sobotnie popołudnie od 12 do 18 zabieramy Was w podróż po naszej pasiece sąsiedzkiej, czyli finał projektu i tym samym wielkie miodobranie. W programie mnóstwo warsztatów i animacji ze wspaniałymi pszczelimi miłośnikami. Zapraszamy. Jak sobota to rozrywka, jak rozrywka to kabarety w świcie, tym samym zapraszamy Was na grupę Mozarta Wśród Gwiazd. Sobota, godzina 18. Jeśli chcecie zamknąć weekend z nami w sposób magiczny, to zapraszamy Was na magiczne Konradowe Show, czyli pokaz iluzjonisty w świcie. Najbliższa niedziela, w samo południe. Zapraszamy. Jeśli tęsknicie za koncertami istnie bajkowymi na scenie Domu Kultury Świt, za urokami bajek Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, to zapraszamy Was już w najbliższy weekend właśnie na Wysockiego 11. A zobaczcie dlaczego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić 4 października do Świtu o godzinie 12 na fantastyczne przedstawienie Nutki pana Kleksa w reżyserii pani Ani Seniuk. Będzie zabawa, będą tańce, będą hulańce. Tańce, hulanki i spawole. Oj, będzie się działo. I chcielibyśmy poprosić Was, żebyście przyszli i pomogli nam rozładować energię, którą kumulowaliśmy przez 6 miesięcy. Boże, 6 miesięcy. Tak. A byłeś na scenie przez 6 miesięcy? Teraz byłem. Będziesz w październiku, ja byłam 2 razy. Więc mamy mnóstwo energii i chcemy Państwa, dzieciom i Państwu przekazać, dać, więc zapraszamy całym sercem, damy wszystko, co tak. Nas najlepsze. Piękne piosenki z bajek. Cudowna aranżacja. A to jest Księżyc na przykład, to co Państwo słyszycie właśnie w tle. Bo to będą też różne style muzyczne, troszeczkę żeśmy sobie się tutaj pobawili, więc będzie i takie reggae, funk, rock, jazz, disco, muzyka poważna, klasyczna również. Tak. I nutki pana Kleksa. Zapraszamy nutki pana Kleksa. Bardzo. 4 października, 12. Dom Kultury Świt. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! W ubiegłym tygodniu zapraszaliśmy Was na zajęcia sportowe. Dziś pora na zajęcia umuzykalniające, wokal, gra na instrumentach, a także dla najmłodszych gordonki. Zapraszamy do Świtu. Szanowni opiekunowie, drodzy rodzice, babcie i wszystkie osoby dorosłe przyprowadzające dzieci do Świtu na zajęcia, uprzejmie prosimy Was o pozostawanie na zewnątrz. Dzieci zostawiamy w przedsionku, skąd odbiera ich instruktor. Takie procedury wynikają z zaleceń głównego inspektora sanitarnego i tylko ich dotrzymanie umożliwia nam działalność w każdym kolejnym tygodniu. Dziękujemy i za utrudnienia wszystkich Was bardzo przepraszamy. Wolelibyśmy spędzać ten czas z Wami tutaj w środku, ale takie są zalecenia w obecnej sytuacji.
to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Pamiętajcie, korzystając z zajęć i wydarzeń w świcie, przynoście ze sobą maseczki. Do zobaczenia. Zostańcie z nami.